I staje się. A on mówi do mężczyzny, który zupełnie nie mógł stać ani chodzić: wstań. I człowiek ów wyczuwa w tym słowie tyle twórczej mocy, że być może nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje, wstaje, zabiera swoje posłanie i odchodzi. Dobrze, ale jaki z tego pożytek w naszych czasach? Sądzę, że mnóstwo dzisiaj jest ludzi sparaliżowanych w sensie duchowym, którzy mówią: nie mogę, nie potrafię, nie mogę pod żadnym względem. Wielu jest ludzi, także w naszym kraju, którzy mówią: tak, chciałbym zwrócić się do Boga, chciałbym wierzyć, ale nie umiem. Więc tutaj właśnie Jezus przychodzi do człowieka, który nie może absolutnie nic. Ten człowiek nie mógł się podnieść, nie był w stanie chodzić. Lecz jeśli mówi ci to Jezus Chrystus, to możesz tego dokonać. Mówi on mężczyźnie, który nie jest w stanie podnieść się ani chodzić: wstań, weź swoje łoże i chodź. A jeżeli mówi tak Pan Jezus, to jest to możliwe. Czyż nie jest to także kolosalna pomoc dla nas, którzy tak łatwo stwierdzamy: to dla mnie niemożliwe? Jeśli On naprawdę do nas mówi, Jego słowa, które czasem wydają się twarde, zawsze są pełne Jego potęgi, dzięki której potrafimy tego dokonać. I oto ów człowiek doświadcza tego wielkiego cudu. Te słowa dają mu tyle siły, że w istocie wstaje, zwija swoje posłanie i odchodzi. Odchodzi tędy, poprzez ulicę Jerozolimy, drogą ku dziedzińcowi świątyni, który jest zaledwie kilkaset metrów stąd. Może pójdziemy teraz za nim? Przemierza on tę ulicę, niosąc pod pachą swój materac. Prawie nie zauważa, że niektórzy ludzie patrzą na niego z odrobiną zdziwienia, inni zaś trochę tak, jakby chcieli mu o czymś przypomnieć. W końcu ktoś go zatrzymuje i ludzie mówią mu: czyż nie wiesz, że dzisiaj jest szabat, a w szabat nie wolno ci nosić swojego posłania? Zaś on powoli przychodzi do siebie i myśli: szabat? Przez 38 lat był chory i częściowo utracił poczucie czasu. Mówi więc tym ludziom: tak, wybaczcie mi, ale powiem wam, co się przydarzyło. Od 38 lat byłem chory, a teraz wiecie, co się stało? Leżałem w sadzawce Betesda, kiedy podszedł do mnie człowiek i zapytał: czy chcesz stać się zdrowym? I zaraz potem powiedział mi: wstań, weź swoje łoże i chodź. A wtedy zdołałem wstać i mogłem chodzić. A on, tak, on mi powiedział: wstań. I powiedział mi też: weź swoje łoże. Więc chodzę ze swym posłaniem. Jesteście skłonni oczekiwać, że ci ludzie powiedzą: to cudownie, nieprawdaż, tyle czasu byłeś chory, a teraz potrafisz chodzić. To musi być cud od Boga. Cóż, wybacz nam, że byliśmy trochę nieuprzejmi. Połóż tutaj swój materac, w ten sposób nie będziesz urażał niczyich uczuć i ruszaj szybko do świątyni, bo zdaje się, tam właśnie zmierzasz. Więc idź tam, podziękować Bogu. Tego zapewne się spodziewacie, ale oni tego nie powiedzieli. Z powodu swoich uprzedzeń do Jezusa ci ludzie nie są w stanie cieszyć się z tego, co zaszło. Mówią mu: cóż to za człowiek,
ci powiedział, weź i chodź. A on im odpowiada, właściwie nie wiem, ja widziałem go, ale radość z tego, że umiem chodzić, tak mnie oszołomiła, że kiedy zacząłem go szukać, już go nie było. A wtedy oni mówią, dziś jest szabat i dlatego odłóż swój materac. Zdrowiony człowiek odkłada swoje posłanie i rusza dalej do świątyni. Prawie natychmiast zapomina, że zatrzymało go coś niemiłego, bo jego serce jest tak pełne wdzięczności do Boga, że pragnie jedynie iść i podziękować Mu za odzyskane zdrowie, więc najszybciej jak potrafi rusza dalej do świątyni. I oto tutaj, na dziedzińcu świątyni, tych dwóch ludzi spotyka się znowu. W owych czasach świątynia jeszcze tu stała. Ci dwaj to Pan Jezus oraz człowiek, który został uleczony po 38 latach choroby. Kiedy spotykają się znowu, rozpoznają się nawzajem. Pan Jezus mówi do owego mężczyzny, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Widzisz, jesteś teraz zdrów. Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Nie grzesz więcej. To już chyba trzecie szorstkie zdanie, jakie Pan Jezus tutaj wypowiada. Najpierw zapytał tego człowieka, czy chcesz stać się zdrowym? Takie pytanie zadane komuś, kto jest chory od 38 lat. Potem mówi do kogoś, kto nie jest w stanie stać, kto nie może zrobić kroku. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Teraz zaś mówi coś, co może się wydać najbardziej szorstkie z tych wszystkich trzech wypowiedzi. Nie grzesz więcej. Jak można tak mówić? Jak on może człowiekowi grzesznemu, człowiekowi, który jest grzesznikiem, aż do swej śmierci powiedzieć nie grzesz więcej? Człowiek nie jest w stanie tego wykonać. Będzie go to przygniatać przez całe życie, bowiem nikt nie jest w stanie zapewnić, że już więcej nie zgrzeszy. Może tylko chcieć. Może robić wszystko, żeby nie zgrzeszyć. Jednakże cudem jest to, że gdy Pan Jezus wymaga od was czegoś, to od razu daje moc, tak jak w przypadku tego uzdrowienia, dzięki czemu niemożliwe staje się możliwym. Ten człowiek zachorował zapewne, przynajmniej częściowo, jak sugeruje Jezus, z własnej winy. Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. A więc istniał powód jego choroby i on sam był jej winien. Pan Jezus sugeruje mu, przyczyną twojej choroby był grzech, a więc nie popełniaj go już więcej. Tak samo możemy dokonać tego i w naszym życiu z grzechami, które niemal wpędzają nas w chorobę. Z pewnymi grzechami, które mogą zniszczyć nasze życie w straszliwy sposób. Wszelako, kiedy On jest z nami, kiedy głosi swoją naukę, zauważamy, że jest w niej tyle twórczej siły, że może ona dać nam zwycięstwo nad grzechami, które mogą dokonać tylu zniszczeń w naszym życiu. Znajdujemy to także w Starym Testamencie, w Psalmach. Na przykład to pytanie. W jaki sposób młody człowiek może zachować czystość? Czyż nie jest to problem także i dzisiaj zachować czystość w naszym życiu? Odpowiedź na to pytanie brzmi, gdy żyje on zgodnie ze Słowem Bożym.